Poniedziałkowa okładka jednego z dzienników zatrzęsła Szczecinem, rzadko bowiem zdarzają się tematy, które jednocześnie śmieszą i pozwalają na zadawanie kolejnych pytań. Według gazety dyrektor MOPR-u Marta Giezer zamówiła w jednym ze szczecińskich DPS-ów catering na przyjęcie urodzinowe swojego syna. Nie był to jednak zwykły catering, a catering bardzo jednoznaczny erotycznie. Mowa choćby o penisach z bananów. Sprawy o poranku nie chciał komentować urząd miasta. MOPR zapowiedział komunikat, a radni Szczecina chętnie zabrali głos. Ta sytuacja jest przede wszystkim śmieszna, po drugie bardzo niezręczna, bo mnie nie interesuje, jak te dania wyglądały, 18 urodziny, specyficzna impreza, co z tych bananów i z tych kanapek robiono, naprawdę zupełnie mnie to nie interesuje, ale jeśli tak się stało, że za tą usługę DPS nie wystawił faktury, a pani dyrektor MOPR-u za tą fakturę nie zapłaciła, no to sytuacja robi się dosyć poważna. Pikanterii dodaje fakt, że nie do końca było jasne, czy dyrektorka zapłaciła za catering, czy tylko za dostarczenie produktów. Jedno jest pewne, zamówienie z DPS-u odebrała służbowym samochodem. Wielu radnych uzależniało ewentualne konsekwencje wobec dyrektorki od tego, czy uregulowała ona należność za usługę. To, że ktoś coś robi w godzinach poza pracą, tak? No dla mnie sama forma jest absurdalna, tak? Dla mnie ona jest estetycznie nie do przyjęcia, jest prymitywna. No co tu dużo mówić, tego typu rzeczy, forma zabawy, nawet traktowanie tego jako zabawę, to jest to prymitywna zabawa, ale owszem, są ludzie, którzy bawią się w sposób prymitywny, w sposób chamski, w sposób nielicujący z godnością kogokolwiek, ale takie ich zbójeckie prawo, mówiąc najprościej, po godzinach pracy. Jeśli faktura została wystawiona, jeśli faktura została opłacona za pewne rzeczy, jeśli coś odbywało się jakby w granicach również nienadużywania swojej pozycji zawodowej, to mówię, nic w tym zdrożnego. Gdyby okazało się, że pracownicy DPS-u wykonywali penisy z bananów w ramach swoich godzin pracy, mogłoby to zostać uznane za nadużycie stanowiska wobec podwładnych i to na dodatek nie bezpośrednich. Sama forma zamówienia jest kontrowersyjna i budzi mieszane uczucia. Tej sprawy nie można inaczej nazwać jak skandalem. Jeśli służby miejskie w Domu Pomocy Społecznej przygotowują catering dla urzędniczki, która w jakiś sposób odpowiada za tę sferę i to jeszcze w kształcie penisów, to jest to naprawdę niesmaczne. Jestem przekonany, że powinny polecieć za to głowy, bo coś takiego jest kompletnie niedopuszczalne. Radni Szczecina, z którymi rozmawialiśmy, domagali się konkretnego działania ze strony magistratu. Jeżeli było to nieopłacone, czyli tak jak twierdzi pani dyrektor MOPR-u, ona dostarczyła produkty, a w ramach funkcjonowania DPS-u została ta przekąska dla młodych ludzi przygotowana, to jest skandal po prostu, bo to jest wykorzystanie swojej pozycji zawodowej do bardzo prywatnych interesów. Nie do pomyślenia w cywilizowanym świecie i mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte. Jeżeli tak jest, oczywiście bardzo ostre konsekwencje. Po południu redakcje otrzymały komunikat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w którym możemy przeczytać. Podczas rozmowy nie zostały określone rodzaje potraw ani sposób ich prezentacji. Ustaliliśmy jedynie, iż ze względu na charakter imprezy mogą być one przygotowane w sposób humorystyczny. Pracownicy DPS-u przygotowali poczęstunek, za który poniosłam koszty produktów. Również sama odebrałam go z DPS-u. Prawdą jest, że zamówione jedzenie zostało przywiezione służbowym samochodem, jednak również w tym przypadku poniosłam wszelkie koszty. Nie miałam wiedzy, w jaki sposób były przygotowane potrawy. Nie byłam przy tym obecna. Przygotowane posiłki były owinięte folią aluminiową, zabezpieczone do transportu i zapakowane do skrzynek. Z uwagi na zaufanie do pracowników Domu Pomocy Społecznej nie miałam potrzeby ich sprawdzania. Przyznaję, że sama byłam zaskoczona efektem i poczuciem humoru osób przygotowujących zamówienie. Potraktowałam to jednak uśmiechem. Nie było moją intencją narażenie kogokolwiek na nieprzyjemności i zażenowanie. Odnoszę wrażenie, że w tej sytuacji doszło do przykrego nieporozumienia, za które wszystkie osoby... Przepraszam.